Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie 18 października roku pieskiego 2021. Ze mną Tomasz, jak zwykle. Witam wszystkich. Słuchajcie, to będzie początek, bo ten vlog będzie się składał z kilku jakby tematów, ale na początku chcieliśmy was właśnie zaprosić. Tomek może zaprosi jako przedstawiciel firmy. Tak, zapraszamy wszystkich serdecznie, bo tutaj wspólnie z Krzysztofem, tak jak to było 2 lata temu, organizujemy Dni Pola. Planujemy te Dni Pola zrobić 29 października i od godziny 11, więc wszystkich chętnych, zainteresowanych, chcąc porozmawiać z nami, chcąc zobaczyć nasze odmiany, chętnie zapraszamy. Czyli tak, będzie mucił kombajn, będzie Patryk nowym Exxonem, czyli fajne lekcje do zobaczenia. Będą, słuchajcie, maszyny firmy Agromasz z ciągnikami, różne siewniki, różne, powiedzmy, tam agregaty do uprawy tego ścierniska po kukurydzy. Jeżeli uda nam się to, powiedzmy, logistycznie zagrać, to będziemy także siać. Myślę, że nikt głodny ani spragniony nie wyjedzie, ponieważ będzie jakiś tam catering, jakieś kiełbaski, jakieś piwo. Oczywiście spotkanie z youtuberami także. Z tego, co już na ten moment wiadomo mi, na pewno będzie Słomek, będzie Mafia Solec w całym składzie. Oczywiście będą agrokuzyni, będzie Wiktoria Vivitoj, Gier Załoga, Marika, Pikus, będzie Niemen, czyli tam jeszcze wiele osób, na pewno Rolnik Szuka, wiele osób, po prostu już nie chcę tu wszystkich wymieniać. Jeżeli macie ochotę z nimi się spotkać i zbić piąteczkę, porozmawiać, to my was serdecznie zapraszamy. Mam nadzieję, że zawsze strzelaliśmy, pomimo że w zeszłym roku bez publiczności, ale też mróz był, ale nic nie padało. Miejmy nadzieję, że uda nam się, że ten 29. To będzie dobra pogoda, bo na tym nam tak naprawdę zależy, bo jak jest piękna pogoda, to jest to wszystko inaczej, można sobie przejść, pochodzić, popatrzeć, porozmawiać. Już nie boimy się o wilgotność, ja już część kukurydzy wymuciłem, jeszcze będę mucił. Będę chciał te poletka, słuchajcie, z tyłu sobie skrócić na ten sposób, żeby to łatwo nam ilościowo, logistycznie ogarnąć, zważyć, zmierzyć, żeby też za długo dla was to nie było, żebyśmy mogli sobie pochodzić, zobaczyć, jak te odmiany wyglądają, jak wygląda kolba, która jest oczywiście najważniejsza, jak ja zawsze mówię. Także myślę, że będą jakieś konkursy, wiele różnych atrakcji, pewnie jakieś nagrody do zdobycia, jakieś koszulki może z podpisami wszystkich youtuberów, którzy będą obecni. Także wszystkich was serdecznie zapraszamy. Tak jak to było 2 lata temu, kto był, to pamięta. Myślę, że jeszcze liczniej przybędziecie na naszą imprezę. Jeśli coś mi się przypomni, to dogram gdzieś to później, bo może wiadomo, że wszystkiego teraz mogę nie spamiętać, i ani Tomek, ani ja. Oczywiście spotkacie się z całą załogą Massica. Tak, może nie z wszystkimi, ale no z większością na pewno, z całej Polski, przedstawicielami, także dostaniecie wyczerpujące informacje, jak to było siane, co tu było robione, bo nieraz dopominaliście się w komentarzach, że nic o poletkach nie mówimy, nic pokazujemy. Po prostu poprzeczniak był zasiany tym razem tak, że nie były te tablice od brzega, dopiero będą wstawiane. Właśnie, może to będzie niespodzianka, żeby ktoś nie widział, co to było, a teraz dopiero się okaże. Czyli zapraszam 29 na godzinę 11, bo zanim się tutaj uporamy logistycznie, wszystkim powystawiamy maszyny, żeby później można było podczepiać, jeździć sobie. No, kto tam będzie miał ochotę, może się gdzieś tam czymś przejechać, to też da radę. Także czy z youtuberem, czy gdzieś tam będzie też firma obecna, Talex z mulcherem, żeby tutaj nikt się nie potknął. No, może zobaczcie o terżysko. W dalszej części vloga my sobie tutaj orzemy, w sumie już na zimę, po kukurydzy na kiszonkę, co była. Taki kawałek 5 hektarów. Czasu zawsze jest mało, więc przerówka się zrobi, ale będzie fajnie, uważam, widać. Co do naszych pokazów, chciałem wam tutaj przypomnieć, że oczywiście będą z nami Artur i Marcin z formacji Fenomen, czyli Maza Skład. Będzie nagrywany nowy teledysk na naszych pokazach. Oczywiście każdy z was może wziąć w nim udział, jeżeli tylko zechce. Bo tak właśnie będzie. No i właśnie jeszcze taka rzecz, ciekawostka, będą, jak powiedział Tomek, różne konkursy.
może ten film wyjdzie wcześniej, dacie znać, jakie nagrody chcielibyście w tych konkursach sobie odbierać. Będą koszulki, podpisy youtuberom pewnie, jakieś może wino, może coś. Ale jedną z głównych nagród uważam będzie przejazd Fentem 936 z ciężkim sprzętem. A że większość z was to faceci, czyli myślę, że z Weroniką załoga. Z Weroniką rozmawiałem, Weronika jest zdziwiona, że ktoś będzie chciał znowu jeździć. A może z Marleną? A może z Wiktorią Vivito chcecie przejechać się? Dajcie znać w komentarzach. Ja uważam, że... Znaczy wytypowałem do tego Weronikę, bo sama ma Fenta i dużo nim jeździ. Myślę, że Marlena nie poczuje się pokrzywdzona, bo Weronika więcej go używa. Czyli uważam, że jest wprawioną traktorzystką w Fencie. Dlatego jeżeli chcecie, albo jedną z nagród w naszych konkursach na Dnia Kukurydzy było, kto wygra konkurs oczywiście, a może i nie tylko, uprawienie pola ciężką maszyną Fentem 936 z którą z dziewczyn, dajcie znać w komentarzach, poczytamy i na pewno się do was dostosujemy. Jak widzicie, ja już sobie orzę tutaj na zimę, wprawdzie mam jeszcze 500 innych zajęć, ale pług zaczepiony. Tutaj dojone było w zeszłym roku, chcemy dać sobie już spokój, żeby robić inne rzeczy. Jutro zamiast zamprzyskać, jakiś krótki materiał też wam wrzucę z tego, z tej operacji. A my sobie jedziemy. Także taki jest, słuchajcie, pomysł. Jeżeli pomysł wam się podoba, chcecie pojeździć z dziewczynami, żeby to było nagrodą, witajcie w dalszej części vloga. Mianowicie będziemy sobie dzisiaj pryskać jęczmień o zimę i pszenżyto na chwasty, żebym tu się z rękawicami nie tegował, to przy nalewaniu po prostu sobie założę, a tutaj szybko powiem, czym będę to dzisiaj robił. Więc damy sobie, zobaczcie, nowy preparat na polskim rynku, nowa substancja, może szczególnie, ja muszę wam powiedzieć, jak się nazywa, bo na fy coś, a więc nowa jeszcze jej nie zapamiętałem. A wiecie, że lubię zmieniać środki, jest to też zalecane, żeby miotła nam się nie odporniła, więc staram się zawsze czymś nowym się robić, opryskać na jesieni, żeby później wiosną było więcej czasu, żeby mieć już to z głowy. Zresztą wiadomo, że też koszty sobie po prostu nam idą w dół w takim wypadku. Preparat nazywa się Pontos od BSF-u, a środek czynny flufenacet i picolinafen. Te substancje czynne, zobaczcie, zwłaszcza ten flufenacet, to jest chyba nowa substancja na polskim rynku, zwłaszcza na miotło zbożowe, większość ilość chwastów, a dokładamy sobie jeszcze tutaj chlorotoluron, bo na tej działce, słuchajcie, którą mam jęczmień, jest tam troszeczkę więcej habru. W tym celu właśnie idzie od razu, żeby wiosną nie poprawiać. Dołożymy chlorotoluron, będzie wam skuteczność tego preparatu lepsza i zaszczepimy jeszcze szczepionką. Zobaczcie, przy okazji cypelkil na mszyce, które tam nam pewnie powodowują, nie wiem, żółtą plamicość jęczmienia, czy tam jeszcze jakoś tam się to nazywa, już teraz nie pamiętam. Byłem dzisiaj, zobaczyłem tam pojedyncze, jakie te mszyce są, nie jest to duży koszt, a zabieg i tak jadę, więc sobie to dzisiaj zrobimy. Jest 19 października, leciutki wiaterek mamy. Czekam właśnie z tym zabiegiem troszeczkę. Słuchajcie, byłem na polu, jest te słońce takie jest, jakie jest, nie? Z tych dni ciepłych już na pewno dużo nie będzie. Mamy rosę jeszcze. Godzina jest, słuchajcie, 14, a jeszcze jest leciutka rosa. Więc zanim napompuję, zanim namieszam, pojadę, jeszcze ta rosa całkiem spadnie, żeby ten zabieg był efektywny. Pontosa damy pół litra na hektar, dikurexu, czyli chlorotoluronu.
damy sobie litr na hektar, no i setkę, czyli pół setki cyprykilu na hektar. Będziemy mieli cały zabieg z głowy, część wiadomo już, jeszcze będę robił dzisiaj przężyto, przynajmniej z 4 hektary myślę, że jutro może uda mi się przężyto pokończyć, zobaczymy jak zrosą. I co ważne, chciałem pszenicę też zacząć pryskać, ale później siana troszeczkę dopiero szpilkuję. Preparaty nadają się w takiej formie, w takiej fazie, słuchajcie, do pryskania. Zobaczcie, jesteśmy już na polu jęczmienia. Nasz jęczmień tak sobie oto wygląda. Coś tam się tu rozsiało w duszę. Chwastów nie brakuje. Mamy tutaj właśnie ten haber, o którym wam mówiłem. Jak widzicie, kukurydza żółciutka aż dochodzi. Już wszyscy zaczynają ciąć, tną. Ja też część ciąłem. Akurat sobie tutaj przyjaciele dziki wędrują, ale nic mi tutaj nie ruszają na jęczmieniu. Odmiana tełtu od Wronkowskiego, jak pamiętacie, jak chcieliśmy, bardzo się rozkrzewiła, fajnie to wygląda. Zobaczymy, gdzieś tam tylko, gdzie gęściej na kupę troszkę najechane, to takie żółciejsze place, malutkie. Ogólnie jest fajnie. Ogólnie, jak to Jarosz mówi, jestem zadowolony. Także startujemy, słuchajcie, kamera na głowę. Lecimy z koksem. 60. Pewnie chciałbym większy tego opryskiwać, no ale trzeba się cieszyć z tego, co się ma. Czasy są ciężkie. Także uruchamiamy mechanizm rozpryskujący. Zobaczymy.
siebie wszystko precyzyjnie, bo wszystko ma nie być oszukaństwa. Nie ma lipy. Ma nie być oszukaństwa. Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak, jedną tę kawałek musisz dobrać. No. Ciągnik tam daleko, stali daleko. Jest, bezpiecznie. Pryskane blackjackiem, a tamten pasą 8 zostawiliśmy od tamtej strony pryskane blackjackiem. Blackjack to co to? To jest taki preparat stymulujący wzrost systemu korzeniowego i tak dalej, nie? A tam z kolei żeśmy zaprawiali nasiona też blackjackiem. Aha. Od brzega znowu, nie? I to tak, no to wiesz, no człowiek sprawdza, nie? Może wiesz... No to teraz bierzemy dwie, tak? No, dwie. Dobra, złapiesz kawałek, to przecież ważniejsze, żeby kombajnu nie... Otóż to, no. Jak najbardziej po nerwę rybowi. Tak jest. I słuchajcie, mam dla was taką informację, bo przed chwilą dostałem pół godziny telefon, że na pokazach, właśnie już tobie mówiłem, dzwonił na 90%, w poniedziałek będę miał potwierdzone, będzie Andrzej Splutycz, którego znacie z serialu Rolnicy Podlasie, i Adam Kraśko, razem z nim, który pewnie każdy z was pamięta, brał udział w programie chyba pierwszej edycji Rolnik Szuka Żony. I chyba w Celebrity Splash też, nie? W skakaniu do wody chyba. Tak, tak, tak. Tak, także mamy takich gości. Myślę, że warto przyjechać się, co jest z nimi, cyknąć fotkę, porozmawiać. Poniedziałek mi potwierdzą, dzisiaj powiedzieli, że na 90% będą. Tak, się czegoś się dowiedzieć. Tak jest, także dodatkowa, myślę, atrakcja dla tych, którzy już szykowali chryzantemy na cmentarz. Jest co, powiedziałem, że krzyku od końca 6 rzędów pod samego brzegu. Dla tych, którzy szykowali już chryzantemami się, może jednak warto będzie zajrzeć na te 2-3 godziny, 4 sobie. Okazja jest, myślę, niebywała. Bo na plotycze nie każdemu chce się jechać. Także sytuacja tego rodzaju, słuchajcie. Nagramy jeszcze, jak wysypujemy. Nie chcemy tu długo, żeby, bo ten vlog jest skonstruowany, jak pamiętacie, z kilku rzeczy. Bardziej chodziło mi o informacje. I widzicie, złoto Ameryki leci sobie na przyczepę. Dobra, słuchajcie, nie będziemy tu już sypiemy. Wszystko wiemy, o co chodzi. Będzie kosił właśnie Patryk ósemką, stąd musimy porobić tutaj, bo jest siane 6-rzędowym siewnikiem, porobić tutaj sobie takie manewry. Ja was jeszcze raz serdecznie zapraszam 29 października na godzinę 11. Myślę, że będzie tylu youtuberów, których znacie, będziemy mogli sobie z nimi porozmawiać, plus jeszcze, tak jak mówię, już skoro dzwonił, myślę, że będą goście z Plutycz, także zapraszam na spotkanie też z nimi, na ciepłe lub zimne piwo, na karkówkę, na kiełbaskę, na herbatę, kawę, ciasto i inne rzeczy na polu. I myślę, mnóstwo innych atrakcji. Chociaż dzików wolałbym uniknąć, a ja żegnam się z wami, żeby vlog nie był za długi. Do zobaczenia. Hej.